jakiej formacji Państwo należycie i co tutaj robicie? To jest Roztoczęska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Łanów Wielkopolskich oraz Akademicki Klub Jeździecki. Wracamy w tym momencie z 38 akcji letniej na Roztoczu. Wracamy do Jabłonnej pierwszej na naszą stajnię, która jest przez okres akademickiego roku. Mamy ją pod Lublinem. A skąd pomysł, żeby odwiedzić Bychawę? W tym roku mamy taki plan i trasę przejazdu, którą jedziemy już dzisiaj trzeci dzień. Nasze konie wracają wierzchem z Roztocza, więc tak po drodze już do domu 15 km zostało. A coś ciekawego po drodze się wydarzyło dotychczas? Jakieś atrakcje? Przygód na końskim grzbiecie zawsze jest pełno. Przygód takich jakichś nie mieliśmy, bardzo, bardzo spokojnie nam radzi przebywa w tym roku, także tylko się cieszyć. A taki spektakularny podjazd, jak tutaj mieliście pod górkę na ruiny, to tak to często się zdarza? Takich podjazdów górki, dolinki, no taki teren jest bardzo, że tak powiem, wąwozowy, więc bardzo dużo jest takich podjazdów. A to dla koni bardzo dobrze na kondycję działa. Konie to panie czy panowie? Jak się nazywają? Może tak po kolei od pana? Ode mnie Zorza, potem jest Grom, Miss Wanda, czyli Wanda po naszemu, Majorka, Bolivia, Drakus i Horacy. Okej, okay. I może jeszcze Państwo tak imionami chociaż przedstawicie, co? Rafał. Piotr. Stanisław. Patryk. Karolina. Diana. Magda. A czego Wam życzyć na dalszą drogę? Bezpiecznego przejazdu. To najważniejsze. Dobrej pogody, żeby się utrzymała. Dobrej pogody, żeby nie zaczęła padać znowu. Bo jak na razie suchutko wracamy, więc mam nadzieję, że tak do końca już dostali. A kobiety to taka częsta sytuacja w takich rajdach konnych? W rajdach konnych jak najbardziej. U nas z chłopakami przeważnie, no można powiedzieć, że połowa składu to są dziewczyny, jeżeli chodzi o takie rajdy, takie przejazdy. My w Akademickim Klubie Jeździeckim raz do roku organizujemy rajd dziewczyn. On trwa zazwyczaj 5 dni. Jego jadą głównie same dziewczyny i dajemy radę no, ze wszystkim organizacyjnie i z końmi, żeby się nimi potem zająć, zaopiekować podczas noclegu, bo zdarza się, że śpimy w różnych miejscach. Także tak, jak najbardziej. Bardzo byśmy chcieli zaprosić na nasz fanpage na Facebooku Akademicki Klub Jeździecki w Lublinie i Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody. Tam można śledzić nasze perypetie, to jak idzie nam remont i jak sobie radzimy. Można też nas wesprzeć, więc zapraszamy do polubienia i do śledzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.